Twoja twarz brzmi znajomo. Piotr Stremowski w 18 edycji show. Nazwisko Piotra Stremowskiego nie schodzi ostatnio z mediów. Aktor znany z serialu Na dobre i na zle oraz produkcji Patryka Wegi nie tak dawno rozstał się ze swoją partnerką Katarzyną Warnka. A już pojawił się na premierze jednego z filmów w towarzystwie nowej ukochanej. Stremowski gra główną rolę w Pokusie Marii Sadowskiej i już wygląda na to, że dzięki kontrowersyjnej produkcji o aktorze będzie głośno. Do tego Stremowski zdecydował się wziąć udział w popularnym show Polsatu Twoja twarz brzmi znajomo. Produkcja własnie potwierdziła występy aktora i opublikowała w sieci oficjalne informacje. Oto pierwszy uczestnik nowego sezonu Twoja twarz brzmi znajomo, aktor teatralny. Filmowy i telewizyjny, od zawsze lubił naśladować innych, teraz będzie miał możliwość zaprezentować nam swoje nowe wcielania na scenie TTBZ. Jak pisaliśmy już wcześniej, obok Stremowskiego w show pojawia się także Julia Kamińska, Katarzyna Koleczek, Natalia Janoszek, Daria Marcinkowska, Krzysztof Ibisz oraz Oskar Cyms. Czekamy, aż produkcja zaprezentuje te nazwiska. Ósmy uczestnik, spoza show biznesu, zostanie wyloniony w drodze castingu. Twoja twarz brzmi znajomo to jeden z ulubionych programów widzów Polsatu 18 edycja, która zbliża się wielkimi krokami, będzie różniła się od poprzednich. Przede wszystkim produkcja postanowiła wprowadzić zmiany w jury. Do tej pory w tym gremium zasiadały cztery osoby: Małgorzata Walewska, od drugiej edycji Katarzyna Skrzynecka i ostatnio Michał Wisniewski oraz Robert Janowski. Skrzynecka na początku roku dowiedziała się, że już nie będzie oceniała uczestników show. Aktorka pożegnała się z widzami i produkcja za pośrednictwem wpisu na Instagramie. Nowy rok przyniósł dla mnie, jak się okazuje, nowe zmiany. Będę tęsknić. Bardzo. Dziękuję Wam za piękne 9 lat tej niezwykłej, radosnej, wzruszającej i zachwycającej artystycznej podróży w charyzmatycznym show Twoja twarz brzmi znajomo. Twoja twarz brzmi znajomo to dla mnie zaszczyt. Że mogłam współtworzyć jej z Wami, napisała. Również Michał Wisniewski pożegnał się z show. Kto zastąpi tę dwójkę? Okazuje się, że produkcja postanowiła uszczuplić skład jurorski. Od 18 edycji uczestników programu będzie oceniała trójka jurorów: Walewska, Janowski, do których ma dolaczyć Paweł Domagala. Na tym nie koniec zmian w show Twoja twarz brzmi znajomo. Piotr Gasowski, który od początku prowadził TTBZ wraz z Maciejem Dworem, zdecydował się opuścić show. Jego miejsce zajmie prezenter, który jest dobrze znany widzom Polsatu. Chodzi o popularnego dziennikarza i prezentera Macieja Roka.